Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. W tej części materiału chciałem powiedzieć kilka słów na temat zakładki o nazwie Shading. A więc przygotujmy sobie standardowo malutką scenę. Na tę scenę dodam może małpkę. Obrócę ją 55 stopni. I teraz spójrzmy na nią z kamery. Wygląda w taki sposób. Dodam do niej jeszcze lekkie wygładzenie powierzchni i cieniowanie ustawię na smooth. Tak przygotowana małpka renderuje się w taki właśnie sposób. I teraz tak, ja się trochę obrócę. To co chciałem powiedzieć to materiały podstawowe w dalszym ciągu. A więc zakładka z materiałami, dodaję nowy materiał. I w ostatniej części tutoriala opisałem na czym polega zarządzanie materiałami oraz zakładka Diffuse i Specular. Dzisiaj jest kolejna zakładka o nazwie Shading i ona omówienie krótko tych opcji, które na niej są. A więc zaczynamy. Pierwsza część to zakładka czy też slider, taki suwak o nazwie Emit. Emit jest to taki parametr, który określa, że tekstura może emitować światło sama z siebie. Teraz jeżeli przekręcę troszeczkę ten emit, od razu widać, że moja kula na podglądzie staje się jaśniejsza, nawet jeżeli włączę małpkę, od razu to widać. Tego typu ustawienie pozwala mi wygenerować małpę, która jest rozświetlona wewnętrznym światłem, promieniującym od niej we wszystkie strony. Dla przykładu, zrobię kopię tej małpki, ustawię obok, tak żebyśmy widzieli obie naraz, ale z jednej małpy usunę materiał, całkiem, będzie domyślny w tym momencie. No i teraz tak, po wyrenderowaniu widzę, że jedna z tych małpek jest wyraźnie jaśniejsza, na przykład ma dużo jaśniejsze cienie. I teraz ta zakładka Emit, czy też raczej ten parametr Emit, służy właśnie do takiej akcji, do pojaśnienia danego obiektu. Z tym, że jeżeli za bardzo pojaśnię obiekt, to znikną cienie, które w tym obiekcie są, no i na skutek tego obiekt będzie się wydawał płaski i przez to mało atrakcyjny. Proszę zobaczyć, jeszcze raz zrobię render. Cienie są tutaj takie bardzo blade. Część twarzy tej małpy tonie mi w pewnej takiej szarości, zupełnie płaskiej. Nic tu się nie dzieje. To jest martwy obszar na rysunku. Dlatego nie jest to może zalecana technika cieniowania, ale czasami się przydaje. I teraz prawdziwa jakby zdobycz i miła własność tego parametru emit jest taka, że można materiał zmusić do emisji światła. Aby to zrobić, dodam jeszcze jeden obiekt do sceny i to będzie jakaś niewielka kula na przykład. Postawię tę kulę pomiędzy moimi małpkami, troszkę wyżej, o tutaj. I dodam jeszcze podłogę. Ta podłoga oczywiście teraz jest na szybko wstawiona, jest trochę niżej. Oczywiście z tej małpki również usunę parametr emit przez usunięcie całkowicie materiału. I teraz mam taką scenę, która w środku jest bardzo ciemna. Materiał, który przed chwilką zrobiłem, dodam teraz do tej małej kulki. Wybiorę go z listy, to jest materiał ten jaśniejszy. No i teraz mam sytuację taką. Kulka, jak widać, jest jasna. Co gorsza, rzuca strasznie czarny cień i mimo tego, że jest jasna, to sama z siebie w ogóle nie oświetliła tych ciemnych stref na obrazie. Aby ten materiał z parametrem emit mógł zacząć rzeczywiście świecić, trzeba ustawić inny model oświetlenia. I model oświetlenia dotyczący całej sceny zmienia się na zakładce o nazwie World. Tutaj mamy taką zakładkę na panelu po prawej stronie i światło, które jest produkowane przez takie świecące materiały z parametrem emit, to jest światło, które jest niebezpośrednie, dlatego muszę włączyć specjalny panel o nazwie Indirect Lighting. Indirect Lighting jest to światło niebezpośrednie i to światło nadal mi nic nie pomoże. Scena dalej jest czarna, paskudnie wygląda, ponieważ w Blenderze standardowo Indirect Lighting nie jest liczony. Jest to dziwne. Ale mamy taką zakładkę jak Gather, czyli zbieranie światła. I jest model tego światła obecnie włączony Ray Trace. W tym momencie Ray Trace właśnie nie liczy tego modelu Indirect Lighting. Aby liczył, trzeba przejść do modelu Approximate, czyli takiego przybliżonego. W tym momencie, jeżeli wyrenderuję scenę, to moja kula zaczyna świecić. I proszę zobaczyć, rozświetliła mi pięknie cienie, które były całkiem czarne pod tą małpą. Dla dowód tego, że jest taka zmiana, przełączę się w oknie renderowania na slot drugi i wyłączę ten Indirect Lighting przez ustawienie choćby zakładki Ray Trace. Dostaję w tym momencie zupełnie standardowy układ i jeżeli porównam go z poprzednim, to widać, że światło rzeczywiście zostało dodane. To światło jest o tyle przyjemne, że mogę nawet wyłączyć lampę, którą tutaj mam. Wyłączę ją z renderowania i będę mógł renderować zupełnie bez niej. No teraz jest całkiem ciemno, bo ona niczego nie oświetla. Jeżeli teraz włączę model Approximate, to światło na scenie będzie pochodziło z mojej jasnej kuli i stworzy mi taką fajną, tajemniczą scenerię. Sympatyczna sprawa, bardzo miła, no i doskonale działa. Kolejna sprawa dotycząca materiałów to zakładka
shading i parametr ambient. Ambient oznacza otoczenie, takie jakby rozproszone światło padające ze wszystkich kierunków. I teraz moje obiekty są tak ustawione, że jeżeli przywrócę wszystkie ustawienia standardowo bez indirect lighting i wyrzucę tą kulę, to w tym momencie światło, które jest ambientowe, na razie na scenie nie jest w ogóle widoczne. Proszę pamiętać, że wyłączyłem lampę z renderowania, dlatego ona jest na scenie, ale nie generuje widocznego światła. Światło, które jest rozproszonym światłem, nazywa się environmental lighting. Czasami także można powiedzieć o tym, że jest takim światłem ambient occlusion. Ale ambient occlusion oficjalnie wymaga jakiegokolwiek źródła światła, aby działał. Natomiast światło środowiskowe, ten environmental lighting, po włączeniu działa od razu. Standardowa barwa tego świata to biały, no a energia to 1. Teraz po wyrenderowaniu sceny dostaję taką dość zaszumioną scenę, ale ładnie równomiernie oświetloną. Wszędzie jest biało, a pod małpkami, tam gdzie otoczenie jest troszeczkę zasłonięte przez obiekty, jest cień. Ten cień pozwala wyrenderować mi tak bardzo plastycznie wszystkie elementy. Teraz od razu powiem, że żeby nie było tej kaszy na ekranie widocznej, trzeba zwiększyć ilość próbek, dzięki którym jest liczone światło. Robi się to na zakładce Gather znowuż, zwiększając ilość parametrów samples, czyli próbki. Jeżeli dam na przykład 15, to będzie ich już dużo więcej i oczywiście otrzymam dużo bardziej wygładzoną scenę, jak widać teraz. Niestety ceną za to wygładzenie jest zwiększony czas obliczeń, dlatego trzeba wybrać parametr eksperymentalnie do dopasowanej odpowiednio wartości. I teraz tak. Parametr ambient w materiale, na przykład dla tej małpki po lewej stronie, zaraz go tutaj dodam, określa, że światło rozproszone, które pada na obiekt, odbija się w 100%, a więc oświetla ten obiekt w sposób całkowity. Jeżeli dla jednej małpki taki materiał ustawię tak, że będzie wyłączony ten ambient, albo chociażby o połowę mniejszy, to taka małpka w świetle ambientowym będzie wydawała się ciemniejsza, ponieważ po prostu rozprasza mniej światła. Tak to wygląda. Mogę ten materiał ustawić tak, żeby parametr ambient wynosił 0 i wtedy moja małpa nie odbiera światła rozproszonego w ogóle. Jest czarna, ponieważ na scenie nie ma żadnej innej lampy, która byłaby źródłem światła. A więc mogę mieć taką dziurę czarną, co jest samo w sobie dosyć ciekawe i może się przydać do maskowania różnego rodzaju obiektów. Tak działa parametr ambient. Przeciwieństwem tego parametru jest w pewien sposób parametr shadeless, który włącza się specjalnym checkboxem. Jeżeli włączę shadeless, otrzymam wtedy zupełnie bezcieniową plamę, bez żadnej w środku geometrii. Jest to odwrotność, ponieważ to, co dostaję, to jest po prostu biały obszar. Nic w nim więcej nie ma. Więc tak jak wtedy był czarny, teraz dostaję biały. Jednocześnie po włączeniu shadeless widzę, że wiele opcji staje się nieaktywnych, ponieważ one wtedy nie mają żadnego znaczenia. Tego typu tryb pracy z shadeless można szybko wykorzystać do tworzenia na przykład różnego rodzaju napisów. Jeżeli stworzę jakiś napis, spójrzmy może kamerą w górę, tak żeby można było mieć trochę wolnego miejsca. Załóżmy, że chcę stworzyć napis w tym miejscu. Dodaję jakiś napis. Ten napis niech będzie zwrócony bezpośrednio do kamery przez naciśnięcie opcji Align to View, czyli wyrównaj do widoku, mogę to uzyskać. OK. Teraz spójrzmy. No, jeszcze jest troszeczkę krzywo, zaraz, a nie, to kamerę chyba wyrównałem do widoku sorki. Zaraz ją przekręcę i, nie, no tekst też, w porządku. To taki tekst, jeżeli chcę, żeby był widoczny bardzo dobrze, to mogę wyrenderować i on rzeczywiście ma jakiś jasny kolor. Ten jasny kolor pochodzi z tego, że mam włączone światło środowiskowe na razie. Ale gdybym tego światła nie miał, to oczywiście będzie czarny. Gdybym chciał, żeby był biały, mogę mu włączyć parametr shadeless. Kliknę tylko w ten tekst, dodam materiał. Klikam shadeless i w tym momencie kolor diffuse jest decydującym kolorem w tym materiale. No i już. Bardzo proste. Ok, teraz tak. Wracamy kamerą do naszej sceny. Z powrotem patrzymy na małpki. I teraz tym małpom spróbuję włączyć przynajmniej jednej z nich materiał nie shadeless, tylko materiał wire. To spowoduje, że małpka będzie rysowana czy też renderowana w taki sposób, że będzie widać jej siatkę. Oczywiście muszę włączyć jakąś lampę, aby to było widoczne. Teraz render jeszcze raz. No i teraz widać. I teraz tak. Pokazuję ten model siatkowy, czy też ten shader pracujący na krawędziach po to, żeby można było zobaczyć zarówno jedną stronę obiektu, czyli tą zewnętrzną, jak i tą, która jest w środku. I teraz jest taki parametr jak transluency. Transluency jest to taki parametr, który określa, że obiekt, który jest półprzezroczysty albo jakoś tam przejrzysty, może mieć światło po swojej przeciwnej stronie. Dla przykładu, kula, którą zaraz dodamy do sceny,
może być oświetlona z góry swoją powierzchnią, okay? A więc może mieć na przykład światło tu z przodu padające na nią, ale może również, jeżeli jest półprzejrzysta, mieć światło oświetlające tą wewnętrzną tylną powierzchnię. Teraz, jeżeli się dobrze przyjrzymy na ten shader, który jest dodany domyślnie do kuli, proszę zobaczyć, jak ta kula tu wygląda. Może troszeczkę jej przyciemnię kolor. Niech będzie trochę bardziej szara, o taka ciemniejsza. To teraz, jak będę zmieniał wartość tego parametru transluency, to kula w tym miejscu dostanie takiego jakby pojaśnienia. To jest dość subtelne i widać tak bardzo, bardzo nieśmiało. To może trochę jeszcze spróbuję powiększyć. I teraz popatrzmy na to jeszcze raz. Zmieniam transluency na 0 i kula zrobiła się całkiem ciemna. Zmieniam na 1 i dostaję takiego jakby wstecznego podświetlenia, taki backlighting jest. I teraz, jeżeli będę renderował tego typu materiał, to dobrze to widać na siatce. A więc na pierwszym slocie mamy ten nasz render z transluency ustawionym na 0 dla małpki. Teraz ustawię go na 1 i wyrenderujemy sobie to w drugim slocie. Tam był poprzedni render i teraz proszę porównać te dwa sloty. To jest bez parametru transluency, a to jest z parametrem transluency włączonym. Jak widać, pewne rejony małpki są doświetlone. Światło pojawiło się też na tych wszystkich takich zasłoniętych, ukrytych przed światłem powierzchniach, ponieważ istnieje takie właśnie wsteczne, wewnętrzne podświetlenie. To jest bardzo przyjemna opcja i przydaje się na przykład do takich elementów czy obiektów, które są półprzezroczyste i chcemy zasymulować, że światło wpada do środka i coś tam od tyłu jeszcze podświetla. Mamy także inne parametry. Jednym z parametrów jest coś takiego jak tangent shading, czyli cieniowanie według tangensa kąta. W skrócie, ten tangens kąta to jest taki kąt, który zachowuje się podobnie jak wskazówki na tarczy zegarka. To znaczy, jeżeli mamy jakąś płaszczyznę, to w tej płaszczyźnie istnieją zawsze jakieś takie wektory, które są do niej prostopadłe. Na przykład na kuli. Jeżeli chciałbym wyświetlić wektory prostopadłe do płaszczyzn, to mogę to zrobić na zakładce Display, Mesh Display, zaznaczając wektory normalne, Face. To są wektory prostopadłe do płaszczyzn. No i teraz, światło, które pada na te płaszczyzny, zawsze będzie gdzieś tam w którymś miejscu prostopadłe. I teraz jak dodam materiał, to ten tangent shading powoduje, że te wektory cieniują się w świetle tak, jak byłyby to płaszczyzny równoległe. Tak jakbyśmy na każdej takiej płaskiej płaszczyźnie mieli malutki zegarek, czyli wskazówki ułożone byłyby równo na tej powierzchni, a nie prostopadle do niej, czy pod jakimś tam innym kątem. Najprościej jest to pokazać. Oczywiście, jeżeli zrobię taką standardową kulę, wyrenderuję, dostanę zwykły, ładny render kuli. Jeżeli włączę tangent shading, natychmiast pojawia się taka dziwna oś i teraz światło na kuli rozchodzi się zupełnie inaczej. No i oczywiście wygląda to fatalnie. I teraz, żeby poprawić tego typu cieniowanie, należy na początku zadbać o to, żeby kula miała odpowiednią liczbę ścian, a więc dodam do niej subsurfa na poziomie 2, włączę smooth w shadingu, tak żeby kula była gładka, i już mi się zaczyna poprawiać ten obraz, natomiast widać, że cień jest jeszcze bardzo zębaty, całkiem fatalny. Cień pochodzi od lampy, która jest teraz robiona przez światło punktowe typu point. Na ten temat zrobię osobny tutorial, na razie jeszcze go nie mam. Aby ten cień był troszeczkę lepszy, należy zwiększyć przede wszystkim ilość próbek, które światło będzie miało liczone. Proszę zobaczyć, dałem już samples na 2. I teraz wyszło dużo bardziej precyzyjnie. Teraz mogę tych sampli dać na przykład z 5, żeby utrzymać w miarę sensownie, ładnie wygładzoną kulę. Ale ona nie jest wygładzona. Dlatego trzeba jeszcze zmienić miękkość światła. Jeżeli soft size ustawię na przykład na 5, to światło będzie 5 razy bardziej miękkie i dostanę wtedy jeszcze bardziej łagodny, że tak powiem, cieniowany obszar. Oczywiście tych próbek można dać z 15, oczywiście płacąc za to także czasem obliczeń, ale to rzeczywiście pomaga. Dam jeszcze także miększy cień. Ok, mam nadzieję, że to będzie w miarę dobre. Zaraz zobaczymy. Tak, to pomogło. Cień się troszeczkę tutaj mi wyrównał, chociaż nadal widać takie delikatne powierzchnie. Niestety to jest jakby wada tego cieniowania. No i teraz tak. Ten tangent shading powoduje taki efekt, jakbyśmy mieli powierzchnię szlifowaną. Coś takiego jak szlifowane lub toczone aluminium. Jeżeli dodam jeszcze dodatkowo jakiś inny obiekt, na przykład kostkę, to tam mogę podobny efekt osiągnąć, włączając odpowiednie cieniowanie i odpowiednią ilość ścian. Więc znowuż, muszę podzielić tą kostkę na przykład na 4 poziomy subsurfem, z tym, że włączę tam dzielenie typu simple,
Teraz siatka tej kostki wygląda w ten sposób i dodam do niej kolejnego subsurfa przez copy i Cotmul Clerk. W tym momencie jest tutaj mnóstwo ścian, to jest bardzo gęsty mesh, więc nie potrzebujesz takiego gęstego mesha. Niech zostanie sobie view na, powiedzmy sobie 2, tutaj na 4, optimal display, żeby nie rysować wszystkich, że tak powiem, ścian, bo to zamula trochę. No i teraz jeszcze cieniowanie typu smooth. I teraz, jeżeli taki materiał dodam również do kostki, to również na nim mogę zobaczyć taki efekt jakby tego brushed aluminium. On jest tutaj. Robimy render, no i patrzymy, co wychodzi. Proszę zobaczyć, to wygląda całkiem ładnie. No i w ten sposób mogę na przykład modelować, czy też symulować powierzchnię różnych fajnych pokręteł na wieżach, jakichś gramofonach, radiach i tak dalej. To jest dosyć często spotykany motyw. Wszystko, co jest szlifowane i ma powierzchnię pooraną takimi drobniusieńkimi rowkami w pewnym kierunku, doskonale w ten sposób się daje symulować. Oprócz tego mogę zastosować także ramp shader, ten, o którym mówiłem wcześniej, na przykład na kolorze diffuse. Mogę dodać ramp i wstawić tutaj kilka poziomów, powiedzmy sobie, jasności. Okay? Na przykład w ten sposób, żeby stworzyć dodatkowe linie, które się będą pojawiały na obiekcie. Zobaczymy, czy będzie je widać. No i proszę zobaczyć, jak to ładnie wychodzi. Teraz to wygląda już naprawdę super. Dostałem jakieś takie dodatkowe, ciekawe jakieś artefakty, które będą zależały prawdopodobnie od tego, w jakim kierunku ustawię obiekt. Zobaczymy teraz render. No teraz się pojawiły tam, gdzie jest troszeczkę cienia. Także dosyć ciekawa sprawa i ten tangent shading pozwala osiągnąć bardzo fajne, takie nietypowe efekty. Zresztą sama ta kostka bardzo mi się podoba, wyszła super. Z tego, co zostało do omówienia, to jeszcze jest opcja Cubic Interpolation, czyli interpolacja sześcienna, kubiczna. Łatwo to pokazać, jeżeli wyłączę te wszystkie bajery, jeżeli spojrzymy na kulkę, na jej podgląd. Jeżeli włączę Cubic, to w tym momencie widać, że kulka staje się taka trochę bardziej kontrastowa. I to jest inny sposób cieniowania światła. Tutaj w opisie jest podane, że to jest cieniowanie, które używane jest do płynnych przejść, też do bardziej wygładzonych przejść światła. No i możemy porównać, jak takie obiekty by wyglądały. Gdybym tą kulkę trochę powiększył, w jednej kulce ustawimy ten parametr. Może od przodu się ustawię z kamerą. Będzie trochę lepiej widać obie kulki. Ok, tak to wygląda. I cóż jeszcze, możemy jeszcze się ustawić na środku sceny, ten tekst wrzucę, jedną kulkę tutaj, drugą skopiuję i dodam tutaj. Lampę ustawię ponad nimi, tak żeby były w miarę równomiernie oświetlone. No jest to tak na szybko robiona scena, więc niech będzie nawet tak. I oczywiście tej prawej kulce materiał usunę i zrobię taki, który nie ma tego cubic shading, a więc wyrzucam go stąd, dodaję nowy. No i cubic shading nie jest włączony, bo to jest domyślny materiał. Tu jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Mamy tylko cubic, reszta jest ustawiona standardowo. Nie mamy żadnego ramp na diffuse. Teraz jak zrobię render, to przypuszczam, że jakaś tam różnica się pojawi. No akurat oświetlenie wyszło niezbyt ciekawe. Lampa powinna być z drugiej strony, czyli gdzieś tu. I teraz render. No i nie wiem, czy to widać. Trzeba byłoby się dobrze przyglądać. No i być może ta kula jest troszeczkę bardziej kontrastowa, czyli jest jaśniejszy ten obszar, taki pełniejszy, bardziej doświetlony i jednocześnie jest takie, no nie wiem, może się sugeruje, może jest szybsze zejście do cienia. Zróbmy może inną próbę. Ten obiekt, który mam tutaj, jeden, powiększę w sposób znaczny. I teraz zrobimy raz render z Cubic, a raz bez niego, żeby się przekonać, czy rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy. To jest render w slocie pierwszym, robię teraz jeszcze raz render, zobaczymy, jak to wychodzi. Chciałem tę różnicę pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Kula bez tego parametru wygląda w ten sposób. Teraz przejdę na drugi slot, włączymy cubic shading i jeszcze raz render. Za chwilę porównamy i zobaczymy, czy rzeczywiście widać jakąś różnicę, czy może akurat w tym momencie nie za bardzo. Slot pierwszy. No i widać, że światło rozlewa się troszeczkę inaczej. To jest subtelna różnica, ale w niektórych przypadkach może mieć znaczenie. Ok, więc tego typu rzeczy dotyczą tej zakładki shading. Na temat spraw związanych, czyli na przykład światła środowiskowego i innych rzeczy, dodatkowo będę jeszcze musiał zrobić tutorial, aby to wszystko dokładnie wyjaśnić. Teraz to była tylko taka krótka zajawka tego, co tam można poustawiać. Ok, dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.